Witamy wszystkich w nowym odcinku podcastu Na Martwo. Mam na imię Mateusz A i ze jestem mną Ada. jest... Ada jestem. Ada jest. Witam was. I jesteśmy podcastem kryminalno-komediowym. Zanim zaczniemy odcinek, zapraszamy na nasze social media wszędzie. Podcast Na Martwo! Co, jakaś Violetta Villas się tutaj tak, uruchomiła? Tak, moja wewnętrzna Violetta Villas się odezwała. Do ciebie, mamo, i... Moja miłość do kotów. Tak, i na dole mamy jeszcze PayPala, no mamy. Także Jakieś klikajcie takie... i w ogóle. Cicho, nic się nie dzieje trochę. Nic się nie dzieje, troszeczkę za cicho na tym PayPalu, jak na mój gust. I na gusto. Tak, i dzisiaj mamy drugą część odcinka, drugą część miniserii. Miniserii! Która ma dwie części o rodzinie Kennedy i ostatnia klątwa. Część serii o klątwie Kennedy. Klątwa Kennedy. Tak. No i jakby... No i skończyliśmy na tych dwóch największych zamachach. Na prezydenta i na kandydata na prezydenta. Dwoje braci. Dwoje braci. Tak. A teraz siostry. A teraz wracamy do smutnego życia rodziny Kennedy. Przez lata 70. nie wydarzyło się nic. Absolutnie nic tragicznego w rodzinie Kennedy. Aha, ktoś, kto rzucał klątwy, miał urlop. No, klątwa miała dopiero zacząć nabierać tempa. 25 kwietnia 1984 syn RFK-a, ostatniej ofiary, klątwy, 29-letni David Kennedy, zmarł wskutek przydawkowania narkotyków. Okej. Okay. Mamy coś nowego. Przydawkowanie. No to raczej nie klątwa. Nowa tylko... śmierć unlocked. Tak. New achievement. 31 grudnia 1997 roku kolejny syn RFK-a, Michael LeMoyne, zginął w wypadku na nartach w Aspen, w górach Aspen. To jest też miasteczko Aspen. Narty tylko na nowy rok? No oni pewnie jeżdżą na urlop, na święta i tam pewnie miesiąc siedzą. Jak Duda, w tym nie? Aspen. Aspen to jest bardzo taki drogi kurort narciarski. Tam Duda jest... na nartach tam no, szusuje. Tak. No i Michael uderzył w drzewo i nie miał kasku, nie miał żadnej ochrony, zabezpieczenia. Oczywiście, że nie miał. Miał tylko 39 lat. No ale za taką głupotę się płaci. No przepraszam tak, bardzo. No. Trochę tak. A pamiętacie John Johna? John John to był John Kennedy Jr., czyli syn JFK-a, który miał 3 latka, jak jego ojciec tragicznie zmarł. I od dziecka był jakby pod okiem mediów. Nawet jest takie zdjęcie, jak stoi przy grobie ojca i salutuje, jak taki mały John John. To jest takie, ktoś tam chyba, nie wiem, czy fotograf, czy ktoś, jakiś dziennikarz powiedział, że to jest najsmutniejsze zdjęcie, jakie widział kiedykolwiek, jak on stoi przy tym. No jest to przykre, no, jak dziecko coś... traci rodzica w wieku 3 lat, nigdy go tak naprawdę nie pozna, tak? Najsmutniejsze dziecko. Najsmutniejsze zdjęcie to też jest dziecka, tylko tego takiego japońskiego, chyba japoński chłopiec taki, że niesie swoje rodzeństwo martwe na plecach. Okay. To było smutne. Brzmi smutno, no. Ja myślę, że dużo jest takich smutnych zdjęć. No ale to było takie, wiesz, no taki symboliczne trochę, i to nie było wiem. Właśnie akurat po ataku bombowym, wiesz? Mm-hmm. Zdjęcie robione. Uh-huh. A, po tym ataku. Tak, no. Tym ataku. Właśnie tym. No. Okay. Ale ten John John to przystojny jest. O tym to zaraz powiemy. No więc tak, Jackie oczywiście po zamachu na Johna postanowiła wyprowadzić się na jakiś czas z dziećmi z USA, bo nie czuła się bezpiecznie i miała rację trochę, tak? Jej mąż praktycznie na jej kolanach zmarł. I w 1968 wzięła ślub z niejakim Aristotelesem Onassisem, greckim magnatem biznesowym. John John raczej nie dogadywał się z ojczymem, ale za to miał zapewnioną najlepszą edukację w najlepszych szkołach, wiadomo. I angażował się także w pomoc wolontarialną. Jako student stworzył grupę dyskusyjną skupiającą się na problemach takich jak apartheid w RPA, dostęp do broni czy prawa cywilne, czyli takie bardzo demokratyczne tak poglądy, jak cała rodzina zresztą. No. Dużo też podróżował, w tym właśnie do krajów, które były dotknięte problemami, którymi się interesował, tak? Jakoś zależało mu tak na pomocy tym ludziom, a nie tylko o gadaniu o tym. W 1984 na stałe zamieszkał w Nowym Jorku,
A w 1988 otrzymał pracę urzędnika w firmie prawniczej i też studiował prawo. W 1989 stał na czele grupy non-profit Reaching Up, która umożliwiała edukację osobom z niepełnosprawnościami. W tym samym roku otrzymał doktorat na Nowojorskim Uniwersytecie Prawniczym. Udało mu się uzyskać prawo do wykonywania zawodu dopiero za trzecim razem, bywa, w 1990. Czyli miał 30 lat. To i tak lat. Jest chyba trudno, bo to też się nazywa aplikacje, nie? W U Polsce. Nas to się, tam się nazywa passing the bar, czy coś takiego. I to jest też w każdym stanie, to musiałbyś jakby, wiesz, dostać osobno, nie? Nie masz tego na... Bo każdy stan ma inne prawa. Mają prawa federalne i mają prawa stanowe, więc... Dlatego oni osobno muszą w każdym stanie jakby dostawać crazy uprawnienia. Shit. No. I można też stracić w jednym stanie, ale mieć w drugim. To jest też śmieszne trochę. No. I zaczął pracę w biurze prokuratury okręgowej na Manhattanie. W 1991 wygrał pierwszą sprawę jako prokurator. W wolnych chwilach pisał również artykuły dla New York Timesa. I w 1995 stworzył ze znajomym magazyn, który nazywa się George, nie wiem dlaczego, polityczno-lifestyle'owy magazyn i miał 50% udziałów, tak, w tym magazynie. Sam pisał też w nim artykuły, jakieś tam wywiady z różnymi znanymi osobami, przeprowadzał i tak dalej, i tak dalej. W 1997 jednak pokłócił się ze współzałożycielem magazynu i domagał się wykupienia jego udziałów. No ten stwierdził, że nie będzie się kłócił z nim i sprzedał mu te udziały, ale magazyn zaczął tracić na sprzedaży po odejściu Bermana, bo jakby JFK junior oczywiście bał się podejmować ryzyka i czasami odmawiał przeprowadzenia wywiadów z takimi osobami jak księżniczka Diana. Oh, wow. Najpopularniejsza kobieta na świecie chyba w tamtych czasach. I albo John Gotti Jr., mafiozo, jeden z najpopularniejszych mafiozów w Nowym Jorku i on, nie. No i Kennedy był też bardzo pożądanym kawalerem. Nie dziwię się, jest chyba najładniejszy z nich wszystkich. Ale ma coś ze swojego ojca na pewno, takiego... Nie wiem, ten jest podobny do JFK. To wygląda jak taki stary. Taki typowy stary. Wygląda jakby pił dużo. No oni wtedy to chyba na śniadanie, obiad i kolację pili coś, więc... Nie, ten jest brzydki. Dużo ładniejszy od ojca jest. No i junior spotykał się z modelką Cindy Crawford, aktorką Sarą Jessica Parker. A przez prawie 6 lat spotykał się z aktorką Daryl Hannah. Sarah Jessica Parker. Choices. No i po zerwaniu z tą aktorką Daryl Hannah poznał Carolyn Bassett, która pracowała w branży modowej. Po roku zaręczyli się, a w 1996 wzięli ślub. Ogólnie to oni byli taką, i do dzisiaj są, taką ikoną lat 90. Bardzo dużo ludzi teraz jakoś... Teraz jest ogólnie obsesja na punkcie Y2K i w ogóle, więc... Tamte czasy, jakby moda tamtych czasów i fascynacja ludźmi z tamtych czasów wraca i właśnie to jest jedna z takich par, które często widzę teraz, że się nimi inspirują różni blogerzy modowi czy tego typu osoby, więc no byli taką ikoną trochę, no taki Nowy Jork, koniec lat 90. No wygląda i ładnie, tak. Kennedy zaczął w tamtym czasie brać lekcje latania. I w 1998 otrzymał licencję pilota. Nie, oj Boże. Od dziecka marzył, żeby być pilotem. Kiedy jego kuzyn zginął w wypadku na nartach, ten, o którym mówiliśmy przed chwilą, postanowił zrobić sobie przerwę w lataniu i Caroline to by było już z I. Tak, ale ona miała, przez Y. Tak, ona miała nadzieję, że na zawsze przestanie latać. Ja też bym miał taką nadzieję. Po kilku miesiącach wrócił do latania. Najgorzej. 16 lipca 1999 Kennedy wyleciał z lotniska Fairfield w New Jersey ze swoją żoną i jej siostrą Lauren, którą mieli podrzucić na wyspę Martha's Vineyard. No tylko tak casually podrzucić kogoś na wyspę, nie? Słuchaj, kto bogatemu zabroni? Po drodze cię tam polecimy. No.
A później mieli stamtąd polecieć na wesele kuzyna do Massachusetts. Oczywiście, że tak. No i potem na wesele kuzyna, kurwa, zesrali. No godzina się samolotem to nie wiem, 8 godzin w samochodzie, nie? No czy wiadomo, no tak. No i mieli już lądować na lotnisku w Martha's Vineyard. Skontaktowali się z wieżą kontrolną, ale samolot nie wylądował na czas i został uznany za zaginiony. Straż przybrzeżna nie traciła jednak nadziei, że pasażerowie mogli przeżyć gdzieś, nie? Tylko się gdzieś zgubili. Jednak 2 dni później w Oceanie Atlantyckim odnaleziono resztki samolotu i walizkę. 21 lipca wyłowiono ciała trójki. Tragedia. No i według śledztwa Kennedy stracił orientację w przestrzeni, bo lądował nad wodą w nocy i był mało doświadczonym pilotem, żeby w takich warunkach tak naprawdę latać. Wszyscy zmarli wskutek uderzenia. W 2000 organizacja Reaching Up, którą utworzył, na jego cześć... W roku 2000, w milenium 2000, jego organizacja, którą stworzył, zmieniona, zwana Instytut JFK Juniora. I no, prowadzą takie, wiesz, akcje jak wcześniej. No i na chwilę znowu ucichło. Kolejna dekada minęła w ciszy i w spokoju. Do 16 września 2011 roku. Kiedy córka... I ta Rose dalej żyje? Rose? To ona by już 150 lat chyba miała. Kiedy ona zmarła? Nic mi nie powiedziała. Ja nie będę tu historii całej rodziny przytaczać, tylko klątwy. O Jezu, no ale ona była największą klątwą tam. Jeszcze wrócimy do Rose, okej? Okay? A, no widzisz. 16 września 2011 roku. Córka Teda Kennedy'ego, czyli kolejnego brata. On akurat już nie żył od 2 lat, bo zmarł na raka mózgu, ale to nie jest uważane za klątwę. Jak może rak mózgu nie być uważany za klątwę? Ja to uważam za klątwę. Znaczy był już bardzo stary, więc czy po prostu, bo ty powiedziałeś, że jest 13 i oni tak... Nie, no to jest dobra, oficjalne to już, 13. To już nie ma miejsca na 14. Nie? No niektóre już... się jeszcze wydarzyły niedawno, więc... U? No słuchaj, jesteśmy dopiero przy nie wiem której, 10. klątwie, jeszcze chyba 3 zostały, nie? No więc córka Teda Kennedy'ego zmarł 2 lata wcześniej, on był bratem JFK i RFK. Uh-huh. I jego córka, 51-letnia Cara Kennedy, ona sama też 10 lat wcześniej walczyła z rakiem płuc, ale udało jej się otrzymać przeszczep i wróciła do zdrowia, zaczęła nawet biegać i pływać i w ogóle, wiesz, i była bardzo aktywna fizycznie ogólnie. No i tego dnia sobie poszła na siłowni i tam doszło do zatrzymania akcji serca po ćwiczeniach i zmarła na miejscu. I dlatego nigdy nie zobaczycie mnie na siłowni. Tak, bo kobieta z przeszczepem, po przeszczepie płuc, tak? No. Po przeszczepie płuc kobieta miała zatrzymaną akcję serca. Ale to było 10 lat później. Serce. No ale to i tak organizm cały czas... Jakie trochę... cesarce? Co ty gadasz? Akcję serca powiedziałam. Ja myślałam, że zmarła na cesarce. Tak, zmarła na cesarce serca. No, słuchaj. Robiła nożyce. O Jezu, ja od tego też tracę dech. Ciemno mi się robi przed oczami. Najgorsze ćwiczenie na rzece. No i osierociła 2 dzieci młodych i była powiązana z polityką jakoś trochę, ale bardziej też skupiała się na pracy przy produkcjach filmowych, no i zajmowała się domem, więc nie była aż tak w oku mediów jak inni członkowie rodziny. Uh-huh. No i zaledwie kilka miesięcy później doszło do kolejnej tragedii. Tym razem osoby nie pochodzącej bezpośrednio z krwi Kennedy'ch, że o, to nie, to się nie liczy. Mary Richardson była współlokatorką córki RFK'a, Kerry, na studiach, a później była jej druhną na weselu. No i oczywiście Kerry zapoznała ją ze swoim bratem, RFK juniorem, tym antyszczepionkowcem. No i zaczęła się Mary z RFK juniorem spotykać. I pobrali się w 1994 roku i mieli razem 4 dzieci. W 1998 Mary stworzyła firmę Food Allergy Initiative. To była organizacja, która wspomagała badania nad alergiami. I w 2010 Mary złożyła pozew o rozwód z RFK juniorem. Aha. Bo już mu coś zaczynało pewnie. Na pewno. Na pewno. Psychol. No.
Ja nie wiem, jak on jest z aktorką Cheryl Hines. Ja nie rozumiem. To jest bardzo taka aktorka o bardzo lewackich poglądach i ona jest z nim. Wytłumacz mi to. I ona publicznie tak mówi, jak... że ona się nie zgadza totalnie z jego poglądami. To dlaczego jest z taką osobą, która... Ja nie I wiem, on nie ma śpią poglądów... w oddzielnych łóżkach? Ja nie wiem, on nie ma poglądów typu, że nie wiem, takich jakichś drobnych rzeczach, tylko to są takie światopoglądowe rzeczy, o których oni jakby się Ale różnią, to tak nie? Jak te laski, takie co to są... To tak jakbym ja nie wiem, chciała się spotykać z jakimś katolikiem? No chyba zwariowaliście, tak, no. Właśnie chciałam taki przykład podać, no. Że są takie laski, które nie wiem... przyjaźnią się na przykład z gejami, a mają takiego totalnie homofoba chłopaka. Chłopaka. To jeszcze całkiem coś innego. No, no ale to jest ten sam vibe. No ja też bym z homofobem nie chciała mieć nic wspólnego. No bo to jest chore. No. W ogóle ktoś, kto nie jest takim lewakiem jak ja, to nawet ja nie chcę z taką osobą rozmawiać. No. Bo my nie mamy o czym rozmawiać najwyraźniej. Taki może się tylko lewak... kłócić chyba, nie? Jak... Może o to chodzi, że to jest taki związek, że oni się lubią kłócić na przykład. No bo tak totalnie o tym nie rozmawiać? No to o czym rozmawiacie w takim razie? Nie wiem, o serialach. No chyba tak, no bo o czym o jedzeniu. Innym? No. O filmach, o książkach. Nie wiem, to jest takie, to jest dla mnie takie totalnie niezrozumiałe. Dla wszystkich zresztą jest niezrozumiałe, czemu oni są razem. I to już od paru lat. No i to małżeństwem w ogóle. Dziwne strasznie. No, ale wtedy chyba już zaczął tracić tam klepki i ona go chciała zostawić. Parę dni po tym, jak złożyła ten pozew, została zatrzymana i aresztowana za jazdę pod wpływem, bo Mary miała problemy z alkoholem i z nadużywaniem alkoholu i innych substancji, przez co straciła opiekę nad dziećmi. I trafiły do tego świra dzieci. Czajesz to? Z deszczu pod rynny. No, trochę tak. I 16 maja 2012 została znaleziona martwa w swoim domu w Bedford w Nowym Jorku. Jako przyczynę śmierci podano samobójstwo przez powieszenie. W krwi miała obecność środków antydepresyjnych. Może brała albo nadużyła, no nie wiemy, ale zmarła. Kto zabił Lepera? No, nie podejrzewano, że ktoś ją... Chociaż w samobójstwie to da się to łatwo ukryć. Właśnie. Nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo. Słuchaj, teorie spiskowe to o tej rodzinie to się nie kończy, nie? 1 sierpnia 2019 roku 22-letnia Saoirse Kennedy Hill to była córka Courtney Kennedy Hill i wnuczka RFK przebywała z babcią Ethel Kennedy w domu, kiedy zostało wezwane pogotowie. Nie do tej starej prókwy. Starej prókwy? Nawet jej nie znasz. No, jak wychowała takiego człowieka jak RFK Junior, no to no okay. Sorry, ale... No i nie, to było pogotowie wezwane do Saoirse. Zabrano ją do szpitala w Cape Cod, gdzie potwierdzony jest zgon. Saoirse walczyła z depresją, zaburzeniami psychicznymi i według badania toksykologicznego zmarła wskutek ostrego zatrucia. W jej krwi znaleziono obecność metadonu. Metadon to nie jest na leczenie uzależnienia od heroiny? Nie, nie heroiny. Metamfetaminy? To jest, wiem, że to jest metadon, to jest antidotum na którąś z tych substancji. Albo do alkoholizmu? Kurczę, w czym się używa metadonu? Lek przeciwbólowy, opioidowy. Ale to się używa, żeby leczyć któreś uzależnienie. Eliminuje u narkomanów powstawanie nowych zakażeń chorobami przynoszonymi dożylnie? Terapia metadonowa. Leczenie narkomanii. No to chyba na różne jakieś substancje. No to pewnie się leczyła w jednym czasie i zażywała leki. W Google te proponowane pytania. Jak się bierze kryształ? Nie, moje ulubione pytanie jaki narkotyk przez... najbardziej pobudza seksualnie? Co Jagra? Się dzieje z nosem po ćpaniu? Swędzi? Co to za narkotyk flex? O, ja nie wiem. A ja nie wiem. Niebezpieczna substancja psychoaktywna. Moje ulubione pytanie sugerowane przez Google to było, jak szukałam jakiejś rzeczy, czy ma gluten, czy nie, i Google mi zasugerował pytanie, czy jak dmuchnę mąką w twarz osoby, która nie ma celiakię, to ta osoba będzie miała objawy. Odpowiedź brzmiała nie, chyba że trafi do ust. No zakładam, że trafi. No, nosem jak wciągniesz, no to trafi do ust. Nie? No właśnie. Więc... Czyli proszę tak. Nie chuchać mi mąką w twarz. Już idę po mąkę.
oprócz metadonu to był diazepam, nordiazepam, substancje nasenne, fluoksetyna i etanol. Alkohol, tak. No, popiła młoda sobie dziewczyna popiła leki tapsy. I zmarła. 2 kwietnia 2020. Kolejna wnuczka RFK. Córka Kathleen Kennedy Townsend, 40-letnia Maeve Kennedy McKean. Z wykształcenia prawniczka, mocno związana z pracą na rzecz zdrowia publicznego i praw człowieka, została uznana wraz ze swoim 8-letnim synem Gideonem za zaginionych. Po tym, jak nie wróciła z kajakowania przy rezydencji swojej teściowej. Przebywała tam z rodziną w trakcie pandemii i w trakcie gry w piłkę z synem piłka wpada do wody, bo tam jakiś strumyk był czy co. I oni za piłką do kajaka wleźli? Tak. Bogata rodzina. I jeszcze wzięła tego chłopca ze sobą. Ja pierdzielę, oni mają normalnie tak nasrane w głowie. Ja bym powiedział, że dobra, już tam... Od przybytku głowa boli. Dosłownie. No wskutek silnego wiatru kajak porwało do zatoki Chesapeake. I kilka osób skontaktowało się z ratownikami, bo widzieli ten kajak. Nie wiem, czy myśleli, że ktoś sobie tam dla zabawy tym kajakiem pływał, czy co, ale widziało ich parę osób. No i zaczęto przeszukiwać zatokę i kolejnego dnia wieczorem znaleziono pusty i wywrócony kajak. No to oboje zostali uznani za martwych raczej, tak. Ale odwołano wtedy poszukiwania, bo już było ciemno, więc jak się robiło jasno, to rozpoczynali od nowa. I dopiero 6 kwietnia znaleziono ciało Maeve, a 2 dni później ciało Gideona. Obydwoje utonęli w mroźnych wodach zatoki. Ze względu na obostrzenia pandemiczne, taka celebracja, memoriał odbyły się na Zoomie. Zorganizowała to rodzina Kennedy. I uczestniczyło tam 3000 osób. I wystąpiła nawet Natasha Bedingfield. Feel the rain on your skin! Trochę nie na temat, co? Podpaski tam w ogóle, no. Zaczęła, wiesz, reklamę. Tak. Always. Będę zawsze pamiętać, nie? I nagle... Poczuj deszcz na swojej skórze, jak 2 osoby utonęły tragicznie. O Jezu. Ona to śpiewała tam? Nie wiem, co śpiewa, jeszcze tam inni jacyś byli, artyści. Oni śpiewali na tych Zoomach? No pewnie Amazing Grace śpiewali czy coś. A. Bo to pewnie były w jakiejś tam auli, nie? A reszta sobie oglądała na Zoomie. Okej. Okay. To sobie wyobrażam, nie wiem, nie byłam. Nie zaprosili cię? No pewnie można było dołączyć. Myślę, że to było takie publiczne. Można stworzyć tak, żeby się nikt nie mógł włączyć, nie? W trakcie rozmowy. No tak. Na Zoomie się tak dam. Tylko Nataszę tam puścić. Tylko Natasza, niech śpiewa. No i co ciekawe, na tych wydarzeniach na razie kończy się klątwa Kennedy'ch. Oho. Ale to nie wszystkie mroczne historie, które ta rodzina ma do zaoferowania. Nie, nie, nie. O nie, nie, nie. I opowiem o kilku, które nie podchodzą pod klątwę, ale warte są wspomnienia i myślę, że... Ale pod psychozę. Powinny podchodzić pod klątwę, bym powiedziała, chociaż teoretycznie jedna osoba nie zginęła, a druga osoba to nie była w ogóle powiązana z rodziną Kennedy w żaden sposób, więc pewnie dlatego nie są uznane za klątwy. Pierwszą z nich jest historia zapomnianej córki Kennedy'ch, siostry JFK i RFK'a, Rosemary Kennedy. Urodziła się w 1918 roku jako Rosemary i była pierwszą córką Josepha i Rose. Josepha seniora oczywiście. Potocznie nazywano ją Rosie albo Rosemary. Większość ludzi Rosemary na nią mówiło. No i jej matka od najmłodszych lat twierdziła, że nie rozwija się tak jak inne zdrowe dzieci, bo w wyniku porodu doznała lekkiego niedotlenienia mózgu. A to nie było tak, że tam w ogóle jakaś ta położna, co tam była, że ręką ją trzymała? Tak, bo chyba lekarz się spóźnił na... Tak, że lekarz się spóźniał, no. I ta durna położna stwierdziła, że wstrzyma akcję porodową, trzymając łapę w środku niej. No to trzeba mieć najebane w głowie po prostu. To ja nie wiem, jaką szkołę się kończy tam w tej Ameryce, żeby takie rzeczy robić. Wtedy na pewno żadną, bo to był 1918. Praktycznie każdy, kto do wojska szedł. Była wojna, człowieku, to był pewnie jakiś random, a nie położna. Sis się nazywała położna. No, położna, tak. One żadnej szkoły nie miały wtedy. Sis tam trzymała za głowę. No. Kriele są. Dobrze, że ona w ogóle wyszła żywa. No, ale inni znowu twierdzili, że nie różniła się jakoś od rówieśników. Może trochę była taka, wiesz, no, słabo się uczyła czy coś, nie? Ale że rozwijała się raczej jak inne dzieci. Mimo to w wieku 11 lat trafiła do szkoły specjalnej.
W wieku 15 lat trafiła do katolickiej szkoły, gdzie miała prywatne lekcje. No to jeszcze ją odseparowywali od rówieśników, tak? Tak, żeby wcale Ma już to całkiem sens. się nie mogła rozwijać normalnie. No i niby w tym czasie miała taki poziom, nie wiem, 10-letniej dziewczynki jako 15-latka. To i tak nie jest tragicznie jeszcze, nie? Myślę, że można to jakoś wyrobić. Rosemary uczestniczyła też w wystawnym życiu swojej rodziny, o czym pisała w swoich dziennikach z lat 30. Według siostry Rosemary, Eunice, na początku lat 40. jakoś tak zmienił się jej charakter. Nastolatka była zbuntowana, tak? To nie była zmiana charakteru, tylko po prostu była nastolatką i przychodziła burzę hormonów. Dorastała? Zwłaszcza, że się rozwijała trochę później rzeczywiście, no to dopiero w wieku 20 lat rzeczywiście mogła mieć takie jakieś, że była po prostu poirytowana, czy tam jakieś zaczepki robiła, trochę agresywniejsza się stała, no ale mi się wydaje, że to dużo dziewczyn w takim wieku przechodzi przez taką fazę wcześniej czy później. No, rodzina jednak nie twierdziła, że to jest normalne zachowanie i została wysłana do katolickiej szkoły ponownie. Skąd uciekała w nocy na imprezki? Kurde, ona jest normalnie jedyna normalna w tej rodzinie póki co. No. Normalnie się rozwija. Nie, jeszcze ta była fajna, która uciekła do Wielkiej Brytanii. Ta też była fajna. No i zakonnice twierdziły, że ona na pewno spotyka się z mężczyznami w celu seksualnych igraszek. Niemożliwe. I na pewno ma chorobę genetyczną. Genetyczną. Chorobę weneryczną albo jest w ciąży już. Na pewno, na 100%. Od razu. No i jej zachowanie irytowało rodziców, którzy twierdzili, że kompromituje całą ich rodzinę. Oni są przecież Kennedy. No tak, przecież wszyscy się niby nimi interesują. No. Mhm. Tak jak my teraz. Kiedy miała 23 lata, dorosła kobieta, lekarze zalecili jej ojcu nową operację, taką tam lobotomię, która miała unormować jej wahania nastroju i uspokoić ją. Uh-huh. Joseph zgodził się na operację, ale nie skonsultował jej nawet z żoną, która dopiero dowiedziała się o wszystkim po zabiegu. Chociaż nie I wiem, córka czy też by się była dowiedziała przeciwna po zabiegu, temu, szczerze mówiąc. Pewnie. Co jej zrobili? No, pewnie nie podpisywała sama żadnego dokumentu. Wątpię. Bo pewnie stwierdzi, że jest upośledzona. Bo nie twierdzi, że ona jest upośledzona umysłowo, tak w ogóle. Uh-huh. Operacja miała miejsce w listopadzie 1941 roku. Przeprowadził ją dr James Watt z Walterem Freemanem, czyli dwa demony, które odpowiadają za lobotomię i jej rozpowszechnienie. Rosemary została w pół uśpiona. Była przytomna. Była przytomna. I wprowadzono jej po bokach głowy coś w kształcie noża do masła. Nawet nie igły. Noża do masła. I nacięto jej mózg. Takie tam nacinanie mózgu. Jezus Maria. Obserwowano cały czas jej reakcję i kiedy zaczęła odpływać, to zakończono procedurę. Stwierdzili, a już okej, uspokoiła się. A ona nie recytowała czegoś w ogóle? Nie kazali jej recytować czegoś? Nie to wiem. To nie ona była? No ogólnie to tak się robi przy niektórych operacjach mózgu teraz, ale oni obserwowali nauki oczne czy coś. Masakra. Watts stwierdził ogólnie, że ona nie była upośledzona, tylko miała depresję. I do tego lobotomię. No, no tak. Lobotomia to wszystko leczyła. No w tak, tym, no tak, no tak, no tak. To ja już wolałam, jak nie wiem, po tych czasach jak Freud był, że wibratory zalecano na histerię. To już było lepsze niż... Od razu lepiej. I miało więcej sensu niż cały lobotomia. Czas powinni te wibratory tam mówić, że trzeba używać. Szybko okazało się jednak, że po procedurze Rosemary cofnęła się mentalnie do wieku 2-letniego dziecka. Nie mogła chodzić, mówić, nie trzymała moczu i kału. Natychmiast trafiła do zamkniętego ośrodka, gdzie spędziła praktycznie resztę swojego bardzo, bardzo długiego życia. No. Rodzice odseparowali ją od reszty rodziny. Matka odwiedziła ją dopiero po 20 latach. Brak słów po prostu. Joseph, który zmasakrował i zniszczył jej całe życie, nie odwiedził jej nigdy. Rodzina ukrywała, gdzie przebywa córka, dopóki JFK nie został prezydentem. Dopiero w 1961 rodzeństwo dowiedziało się, gdzie rzeczywiście przebywa ich siostra. I informacja o jej lobotomii została upubliczniona dopiero w 1987 roku, 46 lat później. Po śmierci Josepha w 1969 rodzina regularnie zaczęła spotykać się z Rosemary. Została też zabierana w odwiedziny do różnych tam rodzin, tak? Że ją zabierali z tego ośrodka, nie że tylko tam siedziała cały czas. Aha. Częściowo zyskała zdolność do chodzenia i nigdy nie zaczęła wyraźnie już mówić, ale też miała sparaliżowaną jedną rękę całkiem.
stan, w jakim ogólnie była siostra, zainspirował Eunice Kennedy do stworzenia paraolimpiady. Nie wiedziałam, że to Kennedy się przyczyni do tego w jakikolwiek sposób, ale no jest to coś, jakiś plus. Znowu kobieta coś dobrego zrobiła w tej No rodzinie. w ogóle wszystkie te córki są takie. Znaczy, ci synowie też nie byli źli, tylko oni no, zginęli, proszę. No. No i Rosemary zmarła z przyczyn naturalnych w 2005 roku. Miała 86 lat. Matko Boska, 86 lat po lobotomii żyć. Znaczy nie, no, no. No, 66 plus. 66. Oj, wiesz, o co mi No, chodzi. wiem. Straszne. No i czwórka jej rodzeństwa, które jeszcze przeżyło, była z ni przy niej w ostatnich chwilach życia. Przynajmniej tyle, że się jakoś z nią wiesz. Ale oni pewnie nie wiedzieli, gdzie ją wysłali. Oni, o, jebnięta była, pewnie gdzieś ją do Europy wysłali. Pewnie tak jej im rodzice mówili, Na nie? pewno. No, bardzo przykra historia, niestety. O Rosemary. Ofiara, jedna z wielu, wielu ofiar lobotomii. Ci, którzy nie mieli żadnych jakichś szkód, to normalnie mają farta. Ruleta. No, rosyjska ruletka, dosłownie, bo ci wbijają coś w mózg. Tak. I patrzą, że o, może okej, może nie okej. No. A ostatnio miałem takiego pacjenta, napisał do Co, mnie, po że lobotomii także lekarz, nie, że lekarz był? zalecił mu lobotomię. I potem Pomylił się się. okazało, że chodzi o kapsulotomię. Zabieg okulistyczny. No i tak A on lepiej normalnie miałeś się, jak. wiesz, zarzeka. A to nie ty rozmawiałeś Lobotomię. kiedyś z pacjentem, który chciał wyniki swojej autopsji? Tak, no, że gdzie są moje wyniki autopsji? Duch! I bym się Duch do mnie rozłączyła. zadzwonił, no. Kolejną taką historią, która jest taka bardzo kontrowersyjna, ale też mówię o tym, jak ci bogaci ludzie to zawsze im się wszystko upiecze. Ten klasizm. To był incydent na wyspie Chappaquiddick. Z nocy 18 na 19 lipca 1969 roku. 37-letni senator Edward Kennedy, potocznie zwany Ted Kennedy, brat wtedy już tragicznie zmarłych JFK i RFK, razem ze swoim kuzynem Josephem Garganem postanowił urządzić sobie wyścigi na wodnych motorówkach. Gargan wynajął chatkę na wyspie Chappaquiddick, dostępną tylko drogą wodną. Postanowili urządzić imprezę, na którą zaproszono tak zwany Boiler Room Girls. Okej. Nic, co myślisz, że to jest. To było sześć kobiet, które pracowały jako polityczne doradczynie RFK-a w jego kampanii prezydenckiej. Ja myślałam, że to jakieś striptizerki, szczerze Jakieś mówiąc. takie grzejące, nie? A to były po prostu takie. No, wszystkie były młodymi singielkami. A jedną z nich była Mary Jo Kopeszni. I oprócz dwóch wspomnianych wcześniej mężczyzn na imprezie był także Paul Markham, kolega Gargana, i John Crimmins, to był znajomy rodziny Kennedy, który miał być szoferem tego wieczoru. I obecny był też prawnik Charles Treter, doradca z Raymond La Roa, albo Roya, nie pamiętam już. Wszyscy byli żonaci i starzy. No, nie zaproszono żonek na imprezkę, tak? Chcieli sobie podrywać młode dupy i tyle. Na jakiejś wyspie. Mary Jo miała poprosić Teda o około 23:15, żeby podwiózł ją do hotelu. Ale żeby się dostać do tego hotelu, to musieli najpierw dostać się na prom, który przepływał na ląd i stamtąd do hotelu. Ale nikomu nie powiedziała, że wychodzi i zostawiła w tej chacie, domku. To był taki pewnie chatka, mówię, no ale to taki pewnie jakiś fancy dom. I zostawiła tam torebkę i klucze do hotelu. To jak się chciała dostać do tego hotelu. Ted twierdzi, że udał się w drogę z Mary zaraz po tym, jak go poprosiła, ale wziął jakiś zły zakręt i trafił na jakąś taką nieoznakowaną drogę prowadzącą donikąd, nie? Taką, jak to się mówi, no tak, że tylko ślady są opon, nie? Jak się mówi na taką drogę. Polną drogę? Taką polną drogę, no. No i trochę się Żużel. zgubili, nie? Bo pewnie tam światła żadne nie świeciły się raczej wieczorem. I przejeżdżał tamtędy szeryf Christopher Luke, który zeznał, że jechał tamtędy około 40 minut po północy. To ostatni prom o 24 wypływał. Gdzieś tu się godzina zgubiła jedna. Ale zobaczył samochód, widział mężczyznę i kobietę siedzących z przodu. No i samochód wkrótce zatrzymał się i on stwierdził, że pewnie się zgubili i chciał wysiadł z samochodu i chciał podejść i im pomóc znaleźć drogę.
Ale jak się do nich zbliżył, nie wiem, czy oni go widzieli w ogóle, czy nie, bo pewnie ciemno było. I nagle samochód jakby zawrócił i wjechał w tą drogę polną. Dziwne. Ale ten jakoś, nie wiem, tknęło go, żeby zapisać markę i rejestrację samochodu. Brawo, brawo. No, szeryfem jest to pewnie, tak spisywał każdego. Z przyzwyczajenia No. już, nie? Tak po prostu, no Tak. dobra, no No. spiszę, no. I droga, którą jechali, miała około kilometra. To nie było tak daleko, nie? No i prowadziła do drewnianego mostu. W tym czasie most nie miał żadnych barierek. No i kiedy tylko Ted wjechał na ten most, od razu stracił kontrolę nad samochodem. Próbował się zatrzymać, ale samochód wpadł do wody dachem do dołu. Tedowi udało się wydostać z samochodu i wypłynąć na brzeg. Pewnie pasów nie miał sobie. Ale tak zaczął krzyczeć: Mary Jo, Mary Jo, nie? I nikt się nie odzywa. Podpłynął do samochodu, próbował ją niby uwolnić, ale mu się nie udało. Po czym usiadł sobie na 15 minut na brzegu i się zastanawiał, co zrobić. Bardzo mądrze. No i postanowił wrócić do domu, do tej chatki, na nogach. I zostawił ją Zostawił pod ją. wodą. Zostawił ją pod wodą. Co ciekawsze, mijał po drodze domy, w żadnym się nie zatrzymał i jeden z domów był 140 metrów od miejsca wydarzenia. Aha. Kobieta, która tam mieszkała, mówiła, że miała działający telefon i spokojnie mogła pomóc. Aha. Ale ten poszedł do tego domu, tam dalej impreza trwała. Zamiast poinformować gości o wypadku, zabrał do samochodu Gargana i Markhama i powiedział im, żeby pojechali na miejsce wypadku. Ci próbowali wydostać Mary Jo z samochodu, ale przez silny prąd wody nie byli w stanie jej No ale wydostać. ona już nie żyła tam. Postanowili jako prawnicy, trzej prawnicy, przedyskutować kolejne kroki. No chyba ich coś boli. Wysłali Kennedy'ego na prom. Totalnie on zabił ją. Wysłali Kennedy'ego na prom, Zabił ją. mimo że mieli poinformować również policję o tym zdarzeniu. Kiedy prom, na którym był Ted, zbliżał się do lądu, ten zeskoczył z niego i przepłynął 150 metrów do Edgar Town. Stamtąd wrócił do swojego hotelu, przebrał się i poszedł spać. Gargan i Markham wrócili na imprezę około 2 rano, ale nie powiedzieli nikomu, co się stało. No oczywiście, że nie, no po Jeszcze co? o 8 rano jakby wszyscy twierdzili, że oni pojechali do hotelu na tej imprezie. Tak? No tak, no bo co? Jeszcze o 8 rano tego samego dnia mężczyzna z synem, łowiący ryby, zobaczyli samochód po prostu w wodzie, tak? I wezwali policję. No i policja miała Tak jak jakiegoś tam powinno się nurka, nie? stanąć. Nurek wpłynął pod wodę i tam znalazł ciało Mary Jo. No i pierdziele. Policja po rejestracji zidentyfikowała samochód należący do Teda. Ja nie wiem, co myślał, że zostaje samochód i co, nikt go nie znajdzie. On jest w więzieniu? On nie jest w więzieniu. Mówiliśmy już o Tedzie, ale zapomniałeś chyba. Zaraz Zapomniałem? powiem, co się z Tedem działo potem. Raka mózgu miał? Tak, to ten, co A, zmarł na raka okej, mózgu, dobra. tak. No i w ogóle jedna z innych kobiet, które były na imprezie, zostawiła na siedzeniu z tego samochodu torebkę swoją i oni zidentyfikowali źle najpierw ofiarę, Aha, bo myśleli, okej. że to ta, która miała tę torebkę. O Jezu, to jest najgorsze. No. Ja pamiętam, miałem taką sytuację w rodzinie. Story time. No bo zmarł mój wujek, Aha. Wojtek. I mój ojciec się nazywa Wojtek. O I moja mega. mama A mają zadzwoniła. takie same nazwisko? Nie. No I moja właśnie. mama zadzwoniła do naszej rodziny takiej dalszej. Chyba nie z twoich okolic, spod Wrocławia jakby. No to nie moje okolice totalnie, ale okej. I powiedziała, że Wojtek zmarł. Nie, że Wojciech zmarł. I oni myśleli, że to mój ojciec, a nie ten wujek. Nie. I tyle. Jeszcze przed powrotem do hotelu Ted miał skontaktować się z budki telefonicznej ze znajomym prawnikiem, kongresmenem i ze wszystkimi, tylko nie z policją. Czy to było po wyjściu z tego hotelu rano? Nie jestem pewna. Pewnie rano raczej niż w środku nocy, chociaż nie wiadomo. A może on tak zrobił, bo mu ten rak uciskał mózg? No to było 40 lat wcześniej. A, okej, okay, dobra, to nie. No więc no chyba mu nic nie uciskało. No to nie, nie. Także ten. Po powrocie tego Gargana i Markhama na ląd udali się od razu z Tedem na policję. Ted przyznał Od się razu. od razu. Od razu jak oni tam wrócili. Nie jak on tam wrócił, on się musiał wyspać jeszcze. No tak, no, Niunia. No i Ted przyznał się, że był kierowcą i podał imię ofiary, bo okazało się, że to była Mary Jo Kopecznie, a nie jakaś tam inna osoba.
Według autopsji zgon uznano, no podczas autopsji zgon uznano za przypadkowe utonięcie. Dla mnie to w ogóle nie jest przypadek. Nie było śladów udziału osób trzecich w jej śmierci. I oprócz tego, że nie ona kierowała tym samochodem. Dosłownie, on jest tą osobą w ogóle trzecią. Drugą. Drugą. Wydarzenie to wyeliminowało Teda z szansy na bycie kandydatem na prezydenta w 1972. No i bardzo dobrze. Przynajmniej tyle. Trafił przed sąd 7 dni po wydarzeniu. Popatrz, jak szybko da się przed sądem postawić kogoś. Przyznał się do opuszczenia miejsca wypadku i wypadku z obrażeniem ciała. Nie, że to było zabójstwo, ale okej. Jego prawnicy nie chcieli, żeby trafił do więzienia w związku z jego wiekiem, charakterem i reputacją. Wiekiem? 37 lat miał. Wiekiem, charakterem i reputacją. Bo jest Kennedym. Shut the fuck up. Dobrze, że zmarł na raka. To masakra. Sędzia skazał go na wymagane 2 miesiące więzienia, o, które Boże. Umorzył. Ja pierdolę. No mówiłam, bogatym się wszystko upiecze, tak? Dosłownie jest identyczna scena w Sukcesji, bo to też jest takie trochę inspirowane Kennedym, trochę inspirowane innymi takimi rodzinami. No, no, no. I tam jest identyczna właśnie taka scena, tylko tam nie, akurat nie kobieta, tylko jakiś tam chłopak, który był kelnerem. Uh-huh. Tonie. No, najgorsze jest to, że moja z ulubionych postaci kierowała w tym samochodem. No i ten w ogóle sędzia jakimś cudem ma dostęp do każdych jakiś akt i on nie wiedział, że Ted już wcześniej był złapany za jazdę bez prawa jazdy, za jakąś taką niebezpieczną jazdę i w ogóle, że wcale nie umiał chyba samochodem jeździć, tak z tego aha, wychodzi. Okay. Ogólnie, no Ted miał żonę, tak? Uh-huh. I Joan była wtedy w ciąży i ona już 2 razy poroniła. I oni ją prosili, żeby ona w ogóle z łóżka nie wychodziła tym razem w trakcie tej ciąży. No i ona jednak postanowiła pojawić się na pogrzebie Mary Jo i poroniła. Nie, żebym wierzyła w karmę. Nie no, ze stresu po prostu. No na pewno ze stresu, może, no raczej. Może mieli po prostu konflikt serologiczny, dlatego ona musiała leżeć w ciąży. No ale ogólnie jak chyba masz jakieś poronienia takie późniejsze, to zawsze lekarz każe już we wczesnych no miesiącach tak, leżeć, no bo to już nie? Jest potencjalnie zagrożone, no nie? Wysokiego ryzyka zawsze. No i ona jakby sama powiedziała, że te wydarzenia, no to na pewno przyczyniły się do jej poronienia. No na pewno, no bo... Ale jakoś, nie wiem, ona się chyba nie rozwiodła z tym Tedem. 25 lipca Ted... Jeszcze ją by zabili? Psychole. Ted przygotował przemowę, którą puszczono na 3 kanałach telewizyjnych. Wyparł się, że między nim a Mary Jo doszło do jakiegokolwiek niemoralnego aktu. Aha, tylko moralnie ją zabiłem. No rzeczywiście. Nie był pod wpływem alkoholu, ale kto to sprawdzi, jak on spał? Na bank był pijany, przecież to była impreza. I ona pewnie nawet nie chciała wracać, bo nikt nie wiedział, że ona wyszła. No. I w ogóle tu godzina jest praktycznie, że nie wiadomo, co się stało. Bo on twierdzi, że o 23 wyjechali, ale to nie była taka wielka wyspa, żeby przez 2 godziny jechali na ten prom. Hello! Ajajaj. Ogólnie powiedział, że on był w ogromnym szoku po wypadku i prawdopodobnie doznał wstrząśnienia mózgu. I dlatego on nie wiedział, co robi. Uh-huh. I ogólnie to ten Gargan i Markham poprosili go, żeby w ogóle nawet siedział cicho, zamknął mordę i nic nie mówił, że oni tam pojechali z nim. No. A on o tym powiedział w telewizji publicznie. Wow. Jeszcze ich wkopał 2, którzy też nie wezwali pomocy. Więc no. Nie usprawiedliwiajmy ich też za bardzo. Chociaż ona już raczej nie żyła, jak oni tam przyjechali. No tak, no bo jak on przyszedł, po 15 minut tam stał, no to potem on już szedł pewnie prawie godzinę na piechotę. No ile, ile człowiek tonie? No tak, jak ona ma słaby ten, no to ile? 10 minut i dead. No nawet, nie wiem, mi się wydawało, że się krócej tonie. No bo ja bym wytrzymał pod wodą pewnie z jakieś 6 minut. No ja bym wytrzymał pod wodą pewnie 30 sekund. No. Każdy inaczej, tak? Człowiek tonie przeciętnie 3-5 minut. To ja bardziej 3 niż 5. No. No ja myślę, żebym 5 minut wytrzymał, 6. Pod wodą. Uch. Ogólnie, wyobraź sobie, że nie. Podczas tej przemowy w ogóle on zaczął tak pierdzielić od rzeczy, że wspomniał o klątwie wiszącej nad jego rodziną. Wow. I to nawet
dopiero doszło do jakichś 6 wydarzeń z tej klątwy. On już klątwa nad moją rodziną, bo moi bracia zginęli w zamachu, to ja popełniłem zabójstwo, tak? Tak, no rzeczywiście klątwa. Akurat w jego przypadku to na pewno, no klątwa. No i to nie jest zaliczane pod klątwę. No nie powinno bo to być. Nikt z rodziny Kennedy nie zginął. Chyba, że on się uważał za tą ofiarę klątwy. To chyba o to chodziło, że to on jest ofiarą. No byłby pewnie jakby zginął razem z Mary. I wyobraź sobie, że dalej jesteśmy przy tej przemowie w telewizji. Poprosił obywateli stanu Massive Huge Tits, żeby sami zadecydowali, czy powinien zrezygnować z pozycji senatora. Ogólnie reakcja widzów była bardzo negatywna i trochę straciło to w oczach rodziny Kennedy'ch, ale ogólnie stracił pozycję senatora. O Jezus Maryja. Jeden z prokuratorów, Edmund Dainis, domagał się ponownego zbadania okoliczności wydarzenia. Chciał, aby przeprowadzono ponowną autopsję, tylko że rodzina Mary Jo sprzeciwiła się tej prośbie. Mając po swojej stronie bardzo znanego lekarza medycyny sądowej, Wernera Spica, który twierdził, że pierwsza autopsja potwierdziła wystarczająco, że kobieta zmarła wskutek utonięcia. No raczej, że utonęła. W wodzie była, do góry nogami samochodem i nikt jej nie uratował. Więc raczej, że utonęła. Ale to nie chodzi o to, jaka była przyczyna taka, wiesz, zgonu, tak? No. Tylko okoliczności wydarzenia. Dosłownie. Całe, tak? Ogólnie rodzina Mary Jo nie chciała wnosić oskarżenia wobec Teda, bo ich przekupił. Dał im 91 tysięcy dolarów, to i tak mało. Zresztą nie, cena życia ludzkiego jest niepoliczalna moim zdaniem, ale no, kupił ich, tak? No i dostał jeszcze 50 tysięcy ubezpieczenia, które im dał. Czy ona była ubezpieczona? Już nie pamiętam. Pewnie była ubezpieczona, bo pracowała z politykami, no to na pewno była. No pewnie tak. No i wydarzenia w Chappaquiddick zdecydowanie jakby tutaj no, nie pomagały mu w karierze, bo próbował jeszcze w 1980 startować do wyborach prezydenckich, ale na szczęście przegrał z innym demokratą. Do swojej śmierci na raka mózgu w 2009 pozostawał senatorem. Cały czas. Już miał 80 lat prawie. Jezus senatorem. Maria. No. Senator z rakiem mózgu 80-letni prawie, no to taki typowy amerykański no tak, polityk, nie? No, no to taki klasyk jakby. Taki średnia wieku 75 i tak. Rak mózgu. Młodszych, demencja. Młodszych nie wpuszczają. Tak. No więc finito. To koniec. To koniec. To koniec. Cała historia. Ale to nie są wszystkie historie. To nie są wszystkie. Ja jeszcze czytałam o takich o wiele, wiele mniej znanych, ale ja sobie tak myślałam. O mojej rodzinie. Bo ja mam bardzo dużą rodzinę. I? Masz klątwę? Mam klątwę w rodzinie. I ta klątwa dotyczy bezpośrednio mnie. To znaczy, ja jestem przyczyną tej klątwy. Czyli jakie? Nie. To jest klątwa nianiek. Że te niańki umierają, czy co? Ja w swoim życiu miałam 4 niańki. I wszystkie nie żyją? Nie, żyją wszystkie. To nie o to chodzi. 3 z moich 4 nianiek straciły mężów w bardzo młodym wieku, w bardzo tragicznych okolicznościach, więc wisi nade mną klątwa nianiek. A co z 4? Nigdy nie wzięła ślubu. A, okej. Okay. Na jej szczęście! Ostrzegłaś ją. Na pewno, jakby wzięła, to by już była wdową. A skąd ty wiesz, w ogóle dlaczego wiesz takie rzeczy o niańkach swoich? Bo to była moja rodzina. A, okej. Okay. Ale to były wszystkie moje kuzynki. Bo ja myślałam, że to jakieś zatrudnione osoby nie, były nianki. To były moje kuzynki. Okej. Okay. Także nade mną wisi klątwa nianiek. Czyli, że jak ktoś się tobą zajmował z rodziny w dzieciństwie, to znaczy, że straci męża w okolicznościach tragicznych? Wszystkie straciły. Nie miałam 5 niańki. A ta 4 jeszcze jest w poczekalni jakby. No, już jest po 50, to raczej nie. A, okej, okay, dobra. W ogóle ta kuzynka moja, 50-letnia. O niej to można odcinek zrobić, a jakiś komediowy. Nie, opowiem tylko jedną historię o niej. Ogólnie no, ona jest tak bardzo obraźliwie traktowana u nas w rodzinie, jako taka czarna owca i stara panna. Od zawsze. Nawet jak ona miała 20 parę lat, to już była starą panną. Tak ją zawsze nazywaj. I trochę tak, to jest taka samospełniająca się... Jak to się nazywa? Raczej po prostu wymanifestowali to no to trochę. Tak to się nazywa, samospełniająca się przepowiednia, tak? Że
wiesz, że coś sobie wmawiasz i albo inni ci wmawiają i to się rzeczywiście wydarza. Projekcja No taka. tak, no i zawsze tak było. Zawsze to był taki, wiesz, u nas joke w rodzinie, nie? O niej, No i znaczy za jej plecami, nie? zrobiliście jej, Znaczy no. nawet nie za jej plecami, już wprost co w twarz jej niektórzy Ja się mówili. pierdzielę, masakra. No i ona jest też taka, że mieszka z rodzicami, więc już w ogóle podwójnie się z niej wszyscy śmieją. O matko I boska, stop, no. ona ma siostrę bliźniaczkę i siostra bliźniaczka ma męża i dzieci, to już O, to też już jest w ogóle, powodem, wiesz, dla... oj, 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 Chociaż oj. one może nie są bliźniaczkami. Okej, Nie dobra. jestem pewna na 100%, ale one są w bardzo podobnym wieku i bardzo podobnie wyglądają. Duża rodzina, nie Tak, wiadomo czy bliźniaki. no nie. Zwłaszcza jak oni są wszyscy ode mnie starsi. Ja mam bardzo dużo starszych kuzynów, tak o wiele, wiele lat, że oni już byli dorośli, jak ja się urodziłam, nie? Moja ulubiona historia o niej. Kiedyś pojechałam z nią na wakacje do kuzynki innej i ona przez cały ten pobyt mówiła, ona mówiła jeszcze mojej kuzynce, że poznała chłopaka. Ona się pyta, jak ona poznała tego chłopaka? Ona przez SMS-y. A to wtedy tak było, że na tych gazetach było, że napisz do mnie czy Nie, coś? ktoś po prostu na niej napisał SMS. A, okej. I to były początki telefonów, okej? I ona się pytała, moja kuzynka, czy ona się z nim spotkała kiedykolwiek, czy coś? Ona mówiła, że umówili się kiedyś przy torach kolejowych, ale nikt nie przyszedł. Ogólnie to, no pewnie ją ktoś wkręcał i to pewnie ktoś z naszej rodziny na 100%. Na 150%. Matko, okropni wy jesteście. No ja byłam dzieckiem wtedy, ja tylko o tym słyszałam. No i co robicie? Co, jakoś gadacie przez telefon, czy tylko SMS piszecie, a ona... Puszczamy sobie bączki. Bączki sobie I od tego puszczają. czasu to po prostu normalnie... Wszyscy tak mówią, że one... Co dalej puszczam bączki? W sensie puszczanie bączków to są sygnałki, nie wiem, czy ktoś... U nas się mówiło, że puszcza się klipę. To u nas się mówiło, że się puszcza bączki. Ale może ludzie nie wiedzą, co to jest No tak, to teraz. jest ogólnie, że puszczasz komuś sygnała, tak? Że dzwonisz do Że kogoś i dzwonisz do kogoś odrzucasz i połączenie, tak? odrzucasz po jednym sygnale. Tak. O. Kiedyś się tak robiło, puść mi klipę, jak coś No, trzeba. no. Tak ludzie robili, co mieli ograniczone minuty Tak, i trzeba bo było do minuty nich były, no. oddzwonić, no. Jezu, kiedyś to były ciężkie czasy. No, kiedyś były ciężkie. Jak była taryfa, że w nocy można było używać bez Boże, limitu. ja to nawet nie było, to było dosłownie 6 lat temu. No. Nabiłam rachunek na 450 zł. Stop, stop. Przez taki głupi powód, że sobie nie wyobrażasz. Ja miałam ograniczone SMS-y, że mogłam tylko do swoich sieci pisać. No ale wiadomości na iPhone'ie, jak się interpretuje? No to jest iMessage. No właśnie. Ale to jak ktoś ma iPhone'a. No ta osoba miała napisałeś. iPhone'a, ale miała w innej sieci. No to czyli, że wiadomości przez internet były wysyłane wtedy. Nie! Policzyła 450 zł rachunku o za Jezus. 1000 SMS. Masakra. Tak. W życiu tak na mnie mój tato nie krzyczał. Ja miałam... To dosłownie było parę lat temu. Bo ja chciałam zaoszczędzić sobie na jakiejś, wiesz, umowie, nie? I sobie jakoś tam śmieciową umowę wzięłam na telefon. No. Tylko, że wszystkie szły rachunki do mojego taty. A, okej. Okay. Jakby do mnie przyszło, to się w życiu nie przyznała. Taka sytuacja. Pierwsze, co zrobiłam, podpisałam umowę, żeby mieć wszystko za darmo. No. I żeby do mnie przychodziły rachunki. O, matko. No. Także, ale kiedyś to było, no, na minuty, internet, na minuty. Internet, na gigabasy i w ogóle... Na no, megabajty chyba ten internet był. Mój był na gigabasy. 200 kilobajtów na sekundę. No, od razu, jedną stronę wchodzisz, już nie ma... Zawrotna prędkość była. Strasznie to było, strasznie to było. Fajne A ja pamiętam, czasy. Jak kupowałam mój pierwszy telefon i powiedziałam babci, że ja chcę jakiś taki fajny z aparatem, a ona do mnie, że... Telefon nie służy do robienia zdjęć. Aha. No 20 i teraz lat co? Później i co? I ona powiedzie, kwiatki wącha od do. Od przodu. Od przodu może też, bo może żyje. No i technologia w tamtych czasach, no. No więc powiedzcie, czy wy macie jakieś takie klątwy jak ja? Ty masz jakąś? W swojej rodzinie? Na ciebie spada jakaś klątwa? Cukrzyca. To nie jest klątwa, to jest genetyka. Chodzi o takie jakieś, wiesz, spirytualistyczne rzeczy. Spirytualistyczne no. klątwy. No. Nie. Nie masz. Ale mieliśmy właśnie takie, taką jakby ukrywanego tego wujka Wojtka, bo ja nie wiedziałam, że on istnieje. O.
Bo się okazało właśnie, no... Jak Rosemary Kennedy. No, szczerze, to jest to coś w tym stylu. O matko. Jest to totalnie taka dark historia, mogę ci opowiedzieć, ale na pewno nie na nie podcast. Nie na podcaście, okej. Okay. No, to nie jest temat na podcast, bo to jest takie grube. Mm-hmm. To sobie, kurwa, nawet w głowie sobie nie mieścisz chyba, że to mogło się dziać w ogóle. Były walki, różne rzeczy, mówię ci. Walki? Walki. Oh my God. Choroby psychiczne, pogrzeby, zdrady. To może następna cię jak o twojej rodzinie tak. zrobisz. Ciemna strona. Ciemna strona. Gęsty dym. No ja myślę, że każda strona, Boże, każda rodzina ma swoje ciemne sekrety, jak rodzina Kennedy. Na pewno. Nie no, opiszcie jakieś klątwy, albo może o jakichś ciekawych klątwach słyszeliście innych, takich popularnych, bo może ja nie słyszałam, nie? Właśnie. Także tutaj dowolna interpretacja pytania. A tymczasem zapraszamy na nasze social media. Podcast na martwo. 5 gwiazdek na Spotify musicie dodawać, bo was normalnie tutaj... Właśnie. Udostępniajcie i w ogóle. I na dole mamy PayPala. I co? Do usłyszenia. Do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Pa, pa się.